body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was moje kochane Asiorki w kolejnym odcinku ze Skyrima. Wczoraj nie było Skyrima, bardzo przepraszam, ale kulka wodna, powiem wam, że mnie tutaj zabiło, zrobiły mnie domowe obowiązki. Przyniosłem się od razu po siwobrody tutaj do Białej Grani i zaatakowali mnie jakiś kultyści i tak naprawdę byłem w szoku. Dobrze, że obok była straż, bo to były naprawdę ciężkie moby, ale jak widzicie, daliśmy sobie radę. Tam jest jeden trup, to jest drugi trup. Daliśmy sobie radę z moją przyjaciółką wzorowo. Zabrałem im broń, żeby to wszystko posprzedawać, jakieś ciuchy. Więc robimy teraz na szybkości jeszcze takie rzeczy. I potem myślę, że będziemy mogli spokojnie zająć się misjami. Poczekajcie. Czemu nie mogę tamtego miecza sprzedać? Jak to jest głupie. W stroju, bo ja wziąłem ten miecz, co leżał na ziemi. Maski kultysty mogę sprzedać. To sprzedajemy. Te rękawiczki możemy. A szat nie możemy. I no też miecza. To jest jakieś dziwne. Będziemy do tego drugiego Typsona. Może u niego mogę sprzedać broń. Zobaczmy, zobaczmy. Bo chciałem też kupić coś naszej córce, znaczy mojej córce. Mamy zarówno małe broń. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Wszystko. Czy mogę dać tą broń? Orkowa, pradawna strzała. No. Nie ma tego, nie wiem. Ja go wziąłem tą broń, a może jej nie wziąłem. No nic, poczekajcie. Patrzcie, te strzały to są do kitu. Ale one coś... ale nie ważą nic, więc możemy je trzymać. Dziwne, to dziwnie jest zrobione. Nie mam tych rzeczy... Też mogę to sprzedać, bo... Ja mam lekki pancerz, a nie ciężki. Po co mi ciężki ten... No dobra, słuchajcie. Nie kumam tego, bo patrzcie, tu mi się pokazuje, jak wezmę sobie broń, że mam te rzeczy chyba, czyli nie wziąłem. Wielki stalowy miecz, widzicie? Nie mogę go sprzedać. Nie wiem dlaczego, jak macie jakiś pomysł, dlaczego tak jest, to mi powiedzcie. Mam trochę broni. Zobaczcie, stalowy miecz. Tu dalej nie mogę go sprzedać. Tak samo jeżeli chodzi, podejrzewam o zbroję. To strój. Buty. Nie mogłem też ich sprzedać, nie? Dlaczego? Dlaczego tak jest? Że nie wszystkie ciuchy, które mam w ekwipunku, mogę sprzedawać. Może wy wiecie, dlaczego tak jest. Na przykład jeszcze pokażmy strój. No widzicie, nie mam tego. Nie mogę sprzedać tych rzeczy. Broń tak samo się nie pokazują. Ten stalowy wielki miecz. Mam go wyrzucić? No mogę to zrobić, ale szkoda mi ekwipunku, słuchajcie. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak jest. No słuchajcie, mam jeszcze kilka misji do oddania, więc zróbmy to. A potem może na tych kultystów zapolujemy, bo to były ciężkie bydlaki. Oddajmy tutaj misję. Nawet nie pamiętam, co to była za misja. Po prostu chodziłem po Skyrim i się trafiło, że coś mam. Udało ci się już odebrać zgubę pokrzyw. Tak. O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Ja też. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Gaj, oczywiście. Sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Masz sok Staroblasku? Czy dobrze słyszałem, że zmierzasz do zagajnika Staroblasku? Tak. Jestem podróżnikiem, pielgrzymem. Podążam za głosem kina Redfrenia, gdzie jest on słyszany. Od lat marzyłem o ujrzeniu Staroblasku. Mogę podróżować razem z tobą? Obiecuję mi wchodzić ci w drogę. Dobra, chodź. Pójdziemy. Alan, bądźmy ze sobą szczery. Gdzie jest ta misja, słuchajcie? Mąż to arogancki, apodyktyczny bufon. No tak w sumie z tego wszystkiego wyszło, że co? Idą ze mną? No miał iść za mną, co nie idzie? A twoja strata. Poczekajcie, wejdźmy tutaj jeszcze raz. A nie, wychodzi też, dobra. To zróbmy tak. Znajdziesz się w opałach, jeśli zaczniesz grzebać do zamku. Tu nie. Martwię się o resztę osad w dzielnicy. Idziemy. Oddajmy tutaj rzeczy. Może u niego sprzedamy te rzeczy. Do sklepu wielobranżowy może bierze różne dziwne zrzuty. W razie jakichś pytań wszystko jest różnorodne towary. A tu mogę to sprzedać. Ale nie mogę tamtego miecza. O co chodzi? No dobra, to sprzedajemy. To sprzedajemy. To był ten młot. Może go się używa jedną ręką. 22. Zobaczmy. To na pewno możemy sprzedać. Buławę też. Tam to zobaczymy. Czy ja to kupiłem? Boże, ja chyba to kupiłem zamiast... Ale ze mnie noob. Boże, kochany. Kupiłem rzeczy zamiast je sprzedawać. Jestem po prostu genialny. Naprawdę jestem mistrzem tej gry. No dobra. Orkowa strzała. Ten ma 15. Właśnie, tylko właśnie teraz nie wiem. Też nie będę sprawdzał. 24, a ten orkowy miecz. Tego używam. Strój. Amulet, tego używam. Tak, to mogę sprzedać. Czarną szatę mogę sprzedać. Diadem. Tam to bym zostawił. To też sprzedajemy. To też sprzedajemy. O, szaty kultysty. To nie, tego nie sprzedajemy, ale... Patrzmy, czy mogę coś kupić, bo jakieś lalki, takie coś dla dzieci bym kupił. Chłopięca tunika, to jest dziewczynka, to nie. Ale weźmy. Kieł, miotła. Pospolity, rogi kozy, skóra. Szkło, rtęć, słoma. Wiecie, o, to na pewno potrzebuję kupić, wszystkie. Chciałbym kupić jakieś prezenty, tylko ja kupiłem strój dla dziewczynki. To się może nie nadać do niczego. Ale tu pojdźmy jeszcze obok. Tu jest jeszcze jakaś handlara. Arkadia nasza. Zobaczmy, może tam tu uda się coś zrobić. Arkadia, chodźże. Czym ci mogę pomóc? Jak się czujesz? Rozejrzyj się. Zobaczmy, czy to masz. Nie, ty masz same takie pierdółki, mikstury. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. Tu już chyba nie ma żadnego handlarza takiego, który by mi coś tam mógł fajnego zapodać. Aha, nie to wyjście, ok. Lalka. Widziałem lalki w jakichś kufrach, nie? Ale to przecież nie o to chodzi. Na co się tak gapisz? Nie boję się ciebie, wiesz? Nawet jeśli jestem mniejsza. Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Co ty masz, przyjaciółko? Pamiętam o twoim synku, ale to jest tak daleko. Tylko strój. Nic nie masz. Tu jest żarcie. Zróbmy tak. Po prostu pójdźmy do tej mojej córki. Tutaj widzę, że o handlarze to ja nic nie załatwię. Ostrożnie. Pójdziemy do niej, pogadamy, może coś możemy jej dać. Bo ona była w domu. Dawno nie byliśmy w naszej chałupie, to wypadałoby wejść do dziecka, nie? Dzień dobry! Tato, wróciłeś! Tak. Wiem, że to niewiele, ale znalazłam kilka ładnych rzeczy. Są super. W moim pokoju. Ekstra. Jeśli coś ci się spodoba, weź to sobie. Tak wiele dla mnie robisz. Przynajmniej tak mogę się odwdzięczyć. Bright zawsze psuje zabawę. O rany! Dzięki, tato. Mam coś? O Jezu, nie mam nic. Ej, nie żartuj sobie ze mnie. Przepraszam. Tato! Tak, tato. Pobaw się, kochana. W twoim pokoju coś jest, tak? W skrzyni. Ojej, jestem wzruszony. Długi łuk. Mikstura. Kurde. Kochana córeczka. No dobra. Dała nam jakieś pierdoły. Nic tego nie potrzebuję, ale jest mi bardzo miło, że tak też to zrobiłaś, a my idziemy użyć zguby pokrzyw. Kaj to jest. Ciekawe, co z tego wyjdzie. To może być ciężka misja. Zobaczmy, jak daleko trzeba iść. Aha, muszę wyjść stąd. Tereferę. Ale wolno biegacie, mięczaki. Mapa świata. No dobra, ale gdzie mam iść? Tutaj, czyli przez Fort Amol. Lecimy! Nie będziemy się tam na piechotę. Lepiej pójść przez Fort Amol, tak zwany Fort Bemol z mojego odcinka. Będzie to lepsze wyjście. Wiecie co, zróbmy sobie tak jeszcze leczkę. Dobrze idę? Nie, to trochę w prawo jeszcze. Kuzy nie zabijamy. Jak tu przejść? To jest jakieś zbliżenie? Przejdziemy tutaj, a potem skręcimy. Tam jest jakaś miejscowość. Idziemy. Odbywam pielgrzym w górach na północnym wschodzie. Zaznaczę na mapie. Chodźmy. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Sanktuarium pewno tam chce iść koleś. Tutaj nie ma wejścia raczej. Są tu jacyś ludzie? Wejdźmy. No, to w sumie nie zachęca. Chodźmy dalej, bo to pusty dom. Dom widmo. Ciekawe, ciekawe. Czy tak naprawdę źle idę? Na górę, cześć. Jest to jakieś wejście, to dobrze. Natomiast trochę tutaj powiewa grozą, więc wyjmiemy łuk. To są giganty. One tak fajnie zabijają. Dwa? Ja trochę się porwałem z młotkiem na wielbłąda, ale... Chyba mnie zabili, nie? Spróbujmy jeszcze raz? Spróbujmy. W sumie... Już zabijam im połowę życia, nie? Teraz poszło trochę gorzej, nie? Lecę sobie. Spróbujemy jeszcze raz, kurde. To jest fajne, że oni tych moich kompanów powalają, ale nie zabijają. Kurde, nie zdążyłem. Jak to zrobić? Może muszę się jeszcze bardziej oddalić. Ale napindalają. Wiecie, na spokojnie, nie? Podejdźmy, może się uda. Polowanie na gigantę, odcinek 38. Patrzcie, jeden zabity, ale jazda. Strzała, strzała, strzała. Co to on zjadł te rzeczy? Paluch. Ale tu jest rzeczy. Orkowy miecz, stalowy sztylet. Kurde, tylko nie mogę ich wziąć w ogóle. Ale tu... Ach, muszę poprzebierać. Co ja wziąłem? Tam sporo rzeczy jest. A ja nie mam miejsca. Kurczę, poczekajcie. Stalowa zbroja, no można to wyrzucić. I zapiszę sobie grę, słuchajcie, jeszcze raz. I został mi jeszcze jeden ork do zabicia. No nic, dobrze, że zapisałem grę. Te giganty przy moim wyposażeniu to naprawdę srogi przeciwnik, ale już wiemy, że można, więc... W ostatniej chwili, kurde. tra la 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 la, uciekamy! Kurczę, no prawie! Ale to polowanie na gigantów to niezła przygoda jest. Bez kitu, to jest piękne. Ile razy te giganty mnie zabiją jeszcze? Nie zdążyłem! Boże, Boże, tamten poszło łatwiej chyba. Więcej razy przeżywałem. Poczekaj, zobaczmy tylko broń. Mam lepsze strzały. Nie, żelazne. Nie chcę żelaznych. Chcę orkowe. No jak ty mnie z takiej odległości trafiasz? Ej, to nie było uczciwe podejście. No tak było wysoko, byłem. Ech, co za życie. Jeszcze raz. O mój Boże, udało się! Paluch giganta, skóra z łosia, super ktosia. O matko, ale to było ciężkie. Plus jest taki, że oni mieli tutaj gdzieś jeszcze jakieś skarby. Gdzieś. Widziałem, jak tu biegałem. Tylko gdzie to może być? Był jakiś kufer. Kaj to było? Gdzieś to był kufer. Znajdźmy go i będziemy kończyli odcinek. Gdzie to było? To na pewno widziałem kufer. Albo mi się coś przyśniło. Pójdźmy tam dalej. Kufer. Tu był chyba kufer. Może gdzieś tutaj. O, tu jest. Udźwig zwiększony. Patrzcie, jakie rzeczy magiczne. Mikstura. Strzały. Karwasze. Topór. No to fajne rzeczy. Wiecie co? Coś tu jeszcze jest? Chyba nic więcej nie ma. Te buty są bardzo drogie. Szkoda byłoby je. Wiecie co? Ale ja już mogę patrzeć. Ja mogę się przenieść tam. Słuchajcie, w tym momencie zakończymy ten odcinek i zaczniemy następny. Ja się wrócę do miasta, posprzedaję rzeczy, bo też szkoda was tym męczyć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej!